Is it fair to call you now the baddest woman on the planet? There is only one strawweight queen of the world, and it's me, Joanna, the champion. Dobra, niech ci zacznie. Już? Gotowa wyczysty? Tak, startujemy. Kacper Miklasz po FEN 35. Kacper, co tam nie wyszło w walce? Jak na gorąco ocenisz występ? No ogólnie dostałem prawego, chyba ciepłego, nie pamiętam, no przyjąłem, byłem zamroczony, ale tam po tym jak zrobiłem takiego fikołka, to tam się poczułem trochę lepiej, ale on mnie próbował podduszać, tak, i później mnie skończył, no. Nie wiem, myślę, że był lepiej ustawiony taktycznie przez Mirka, no. Myślisz, że to był błąd brać tyle walk w tak krótkim czasie? Nie wiem, no, znaczy myślę, że ta walka teraz z Bartuszem Szewczykiem też była, no, na szybko wzięta, no. Nie powinienem tej walki wziąć, ale obiecałem do Mirka Okińskiego, że jak wezmę jedną walkę, to zobaczę jeszcze z Szewczykiem, tak? Przeżyliśmy to na fan, bo Paweł Jeźwiak chciał zrobić tę walkę tutaj w Ostrudzie. Po walce miałeś też właśnie pretensje o ciosy w tył głowy. Jak to właśnie teraz po tym czasie się odniesiesz do tego? Nie, no dobra, ja już się byłem wkurzony, no dostałem no trochę ciosów tych, tak, sędzia wie co ma robić, no ja nie będę oceniał jego pracy, tak, i jego przełożeni po prostu, no zrobią co innego, no ja na razie odpuszczę mu, no, ale jeśli ktoś zobaczy to, no to będzie wiedział, no co było, no halo wtedy, no. Natomiast też nie jest tak, że byłeś totalnie w tej walce tłem i chciałbym zapytać o tego Superman Puncha, bo po Superman Punchu przeprowadziłeś dość szybką, sprawną kombinację. To ćwiczone, trenowane? Znaczy, no to moje ulubione, no nawet na ulicy robiłem to zawsze robić, ale co, no wykorzystałem to, ale myślałem, że to wejdzie, tak, ten kop na głowę, ale no lekko się odchylił, no i wykorzystał, no później akcję w swoim prawym sierpowym, jak mi zdzielił. Natomiast też przechodząc do parteru, nie tylko do stójki, dwa razy, no ja czegoś takiego jeszcze chyba nie widziałem, jakby uciekłeś mu z pozycji, zrobić taką, nie, taki twister, jakby coś na wzór tego, nie wiem jak to się nazywa, ale uciekłeś mu, no dałeś plecy, to prawda, natomiast jakby wyglądało to bardzo efektownie, czyli ten parter jednak gdzieś trenowany jest, nie jest olewany. No coś tam ćwiczyłem, no ale zostaniem czasem, no do tych walk, no to się nie przygotowywałem tak jak zawsze. Nie. No i myślę, że teraz trochę odpocznę i jeśli będę brał kolejną walkę, to się przygotuję lepiej do tego pojedynku i znajdę dobrych sparring partnerów. Ale czyli nie mówię, że dobrych, bo i tak mam dobrych sparring partnerów, tak? Ale bardziej doświadczonych, na przykład czarnych pas w brazylijskim jiu-jitsu. Może wspólne treningi z Michałem Piwowarskim? To myślałem nad tym, tak? Do Szczecina, no. Zobaczymy, jak to będzie. Właśnie powiedz mi, jak wyglądają twoje przygotowania, bo w narożniku widzieliśmy Wiśnię i Bubu, a oni są z innych miast Polski, więc jak to u ciebie wygląda w przygotowaniach? Czyli no, ja postanowiłem, że moje ziomki będą ze mną wychodzić, tak, mój wujek teraz nie mógł, no, tam z swoich przyczyn, tak, i myślę, że będę brał sobie swoich kumpli, którzy są za mną, tak, i mnie dopingują. A w takim razie to powiedz, lepiej się bije na MMA VIP czy na Fenie? No ja nie będę oceniał tego, bo jestem sportowcem, ja tylko wychodzę, robię swoją pracę i no zgarniam wypłatę. No. A jak się czułeś pośród tych wszystkich freaków tam? Znaczy, no trochę głupio, ale no ja musiałem swoją pracę wykonać tam i wyszedłem, zawalczyłem i chciałem się też odbudować bardzo mocno. To bardzo zwycięstwo tydzień temu bardzo mi podbudowało, ale też może dało mi piórek, nie wiem, no i kolejnym razem będę bardziej trenował i będę przeważał, jak przed wzięciem jakiegoś pędniku będę to sobie przemyślał. No to dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo chciałem pozdrowić tutaj mojego sponsora Witka. Ty stoi ze mną, bardzo mnie wspiera. Pozdrawiam. Jeszcze panowie tak dopowiem. Jest bardzo dobrym zawodnikiem. No, jest młodym zawodnikiem, tak, od Rzeszowa. No, wkrótce może dojdzie do siebie, nie? No, każdy młody jakieś błędy popełnia, nie? Jeszcze, że go ta piękna żona kochała, co stoi tam w drzwiach, to już będzie wszystko, dobra? Dziękujemy. Chciałbym jeszcze pozdrowić bardzo serdecznie Adama Kostka z Niemiec. Też mnie bardzo wspiera od samego początku. I pozdrawiam wszystkich moich kolejnych sponsorów. Trzymajcie się i mi dopingujcie w kolejnych walkach. Pionowitas. Dzięki.
Is it fair to call you now the baddest woman on the planet? There is only one strawweight queen of the world, and it's me, Joanna, the champion.